W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Moi drodzy, w naszym pielgrzymowaniu dotarliśmy do tego szczególnego miejsca. Do Matki Bożej, tej fatimskiej. I gromadzimy się teraz przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. I w tym szczególnym miejscu objawień Matki Bożej. I chciejmy tę mszę świętą, ten czas, te dni tu spędzone na modlitwie, na rozważaniu, jak najlepiej ten czas właśnie duchowo wykorzystać. Otwórzmy nasze serca na te łaski, które mogą być nam tu, w tym miejscu udzielane. Teraz przedstawmy w swoich sercach te intencje, z którymi tu przybyliśmy, przybywaliśmy, by złożyć je niejako na tym ołtarzu i wypraszać przez stawiennictwo właśnie Matki Bożej Fatimskiej. Szczególna intencja tej mszy świętej, dziękczynna, 18. urodziny Katarzyny z prośbą o opiekę Matki Najświętszej, błogosławieństwo Boże na dalsze życie. Na początku tej Najświętszej ofiary przepraszajmy Boga za nasze grzechy i prośmy o miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogący i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i zastawiennictwem Najświętszej Marii zawsze Dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg. Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnoś głos Twój tak jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie porzuca prawa swego Boga. Proszą mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga. Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Ty tego nie uznałeś? Otóż w dzień waszego postu Wy znajdujecie sobie zajęcia i uciskacie wszystkich swoich robotników.
Otóż pościcie wśród waśni i sporów i wśród niegodziwego walenia pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozległ zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej postem, który ja wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzeknie, oto jestem. Oto Słowo Boże. Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Ofiarą bowiem Ty się radujesz, a całopalenia choćbym dał nie przyjmujesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Tobie, Słowo Boże. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Moi drodzy,
tak sprawnie, krótko. Jesteśmy w tej drodze, tej pielgrzymce i jesteśmy w tych rozważaniach też w drodze, by sobie tak uporządkować, jak to było właśnie tu. Właśnie tu. To niech tak jakoś przemówi do naszych serc, że to właśnie to miejsce było tym miejscem objawień Matki Bożej, która tu przychodziła przed 100 laty do tych właśnie dzieci. I dzisiaj mamy przypomnieć sobie kolejne, czyli trzecie objawienie. Zanim Matka Boża zeszła na ziemię przy trzecim objawieniu, to znaczy 13 lipca, słońce pociemniało i pojawił się miły, łagodny powiew wiatru. Ktoś zauważył niewielki obłoczek, który zawisł nad dębem, na którym pojawiła się Maryja. Ktoś inny słyszał delikatne brzęczenie. Wszystko to zapowiadało nadejście pięknej Pani. Nagle zabrzmiało i pojawiła się ona. Łucja, która była bardzo bezpośrednim dzieckiem, zapytała, podobnie jak wcześniej, czego Pani żąda ode mnie? Maryja powiedziała, że chce, aby dzieci przyszły dokładnie za miesiąc, a tak, żeby nadal codziennie odmawiały różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie w intencji zakończenia wojny. Łucja zapytała piękną panią, kim jest. Poprosiła też o cud, żeby wszyscy uwierzyli, że naprawdę im się ukazuje. Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co miesiąc, w październiku. Powiem, kim jestem i czego chcę. Uczynię też cud, aby wszyscy uwierzyli, zapewniła pastuszków Maryja. Łucja przekazała Matce Bożej jeszcze kilka próśb, a ona wyjaśniła dziewczynce, że do tego, aby te łaski otrzymać, trzeba odmawiać różaniec. Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Następnie dzieci doświadczyły wizji piekła. Matka Boża w czasie tego objawienia mówiła dzieciom o swoim niepokalanym sercu i dała im pewne obietnice oraz ostrzeżenia. Na koniec Maryja poprosiła dzieci, kiedy odmawiacie różaniec po każdym dziesiątku, mówcie. Znamy właśnie te słowa, odmawiamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tak Matka Boża prosiła, no i tak dzieci odmawiały, tak my odmawiamy. Moi drodzy, myślę, że jeszcze mamy czas na to, by zająć się jeszcze króciutko kolejnym, czwartym objawieniem, bo by nam brakło dni. A mamy jeszcze pół godziny na tę mszę świętą. W kolejnym miesiącu, czyli 13 sierpnia, dzieci, pamiętamy to chociażby z filmu, dzieci nie dotarły na miejsce, gdzie umówione były z piękną panią. Czekał na nie tłum ludzi, ale pastuszków nie było. Zabrał jej uwięzioną niechętny kościołowi burmistrz pobliskiego miasteczka. Urzędnik chwytał się różnych sposobów, by zmusić dzieci do wyjawienia objawionej im tajemnic. Pastuszkowie nie przelękli się, choć straszono ich nawet smażeniem w gorącym oleju, a potem zamknięto w więzieniu. Ci, którzy przyszli do doliny w Kowa da Iria, w pewnym momencie
usłyszeli grzmot i zobaczyli błyskawicę, która rozświetliła niebo. Wielu ludzi widziało przez kilka sekund mały obłoczek nad dębem. Pięknej pani jednak nie zobaczyli. Burmistrz zorientował się, że dzieci nie wyjawią tajemnicy i wypuścił je po dwóch dniach do domu. 15 sierpnia, tam gdzie Łucja poszła paść owce, zeszła na ziemię Matka Boża. Dziewczynka znów zapytała ją, czego Pani życzy sobie ode mnie? A Maria wyjaśniła jej, że pragnie, by nadal wraz z Jacyntą i Franciszkiem przychodzili do Cova da Iria 13 dnia miesiąca i odmawiali codziennie różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli, zapewniła dziewczynkę piękna pani. Maria poleciła Łucji, by za pieniądze, które ludzie zostawiają w Cova da Iria, zrobiono dwa przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz nosiła ty z Jacyntą i dwie inne dziewczynki ubrane na biało. Drugi niech nosi Franciszek i trzech chłopczyków. Pieniądze, które ludzie ofiarują na te ołtarzyki, są przeznaczone na święto Matki Bożej Różańcowej, zaś reszta na budowę kaplicy, jaka ma tutaj powstać, mówiła Najświętsza Panienka, która dalej prosiła dziecko, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, gdyż nie mają nikogo, by się za nie ofiarowywali i modlili. Posłuszni i my tym słowom czyńmy właśnie tak. Powstańmy, zaniesiemy nasze modlitwy do Jezusa Chrystusa, przedstawiennictwo Matki Najświętszej, tej Fatimskiej, skierujmy pokorne prośby. Wspieraj Kościół Święty w gorliwym świadczeniu o Twoim miłosierdziu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Obdarz sprawujących władzę mądrością i roztropnością w zwalczaniu uzależnienia od alkoholu i w wychowaniu społeczeństwa do trzeźwości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Błogosław uczestnikom rekolekcji i dni skupienia. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Wzbudź w sercach chorych i cierpiących odwagę zaufania Tobie w każdym doświadczeniu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przyjmij do grona mieszkańców Twojego Królestwa naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Daj nam głęboką świadomość, że jesteśmy Twoimi dziećmi, obdarzonymi darami Ducha Świętego. Ciebie prosimy. I w intencji Katarzyny 18 urodziny z prośbą o dalsze łaski, błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej. Ciebie prosimy. Dobry Jezu, wierzymy, że Ty zawsze dajesz nam to, czego nam najbardziej potrzeba. Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, niech nas wspomaga w swojej dobroci jednorodzony Syn Twój, który rodząc się z dziewicy nie naruszył panieństwa matki, lecz je uświęcił. Niech On oczyści nas z grzechu i uczyni naszą ofiarę miłą Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddają cześć Najświętszej Dziewicy Maryi. Dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa, ziemia chwały Twojej. Na wysokości sławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Antonio oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętymi Franciszkiem i Hiacyntą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, a naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuszczaj nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie ciała krwi Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie chroni oraz skutecznie leczy moją duszę i ciało.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie,
Modlimy się. Najłaskawszy Boże, obchodząc wspomnienie Najświętszej Marii Panny, przyjęliśmy sakrament Eucharystii. Spraw, abyśmy za jej przykładem wiernie służyli dziełu odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Umocnieni Eucharystią, Słowem Bożym, tą szczególną modlitwą o najwyższej wartości, jaką jest każda msza święta i to sprawowana w tym szczególnym miejscu. Niech wpływa na to nasze życie. Przeżywamy w końcu Wielki Post i Chrystus ciągle nas wzywa. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Staramy się być posłuszni temu słowu i staramy się być posłuszni temu wezwaniu, jakie tu, na tym miejscu, Matka Boża kierowała to wezwanie, prośbę do dzieci, tych fatimskich, a poprzez te dzieci wzywa i kieruje tę prośbę do nas. Módlmy się więc jak najwięcej, bo nigdy tej modlitwy za dużo. A na różańcu, no właśnie, Maria wzywa szczególnie do tej modlitwy różańcowej. Ktoś, kto by chciał skorzystać z sakramentu pokuty, to na przykład jak pójdziemy później, będzie ta wędrówka, będzie droga krzyżowa, to wtedy można, ja będę gdzieś z tyłu, można podejść i może być ta spowiedź święta. Przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.